Witam serdecznie, Gabriel Chojnacki, firma Syngenta. Znajdujemy się w tym momencie w największym zagłębiu produkty szklarniowe, czyli w okolicach Kalisza. Tutaj mamy za sobą odmianę Maturbo. Maturbo w tej szklarni zostało posadzone pod koniec grudnia, dokładnie to jest 29 grudnia. Posadzone na miejsce stałe po 2 tygodniach w momencie, kiedy pierwsze grono w pełni rozkwitło. Jak widzimy, pierwsze grona świetnie powiązały. Są praktycznie wszystkie grona po 3, po 4 owoce, także możemy powiedzieć, że jest to praktycznie 100%. W tym momencie na etapie 6 kwitnącego grona, za moment otworzy się 7, czyli tuż przed pierwszymi zbiorami. Pierwsze owoce zaczęły się już dojrzewać. Owoce są ładne, wyrośnięte w pełnym turgorze. Ponadto mamy świetne wiązanie, doskonale te rośliny wiążą, dobrze wyglądają, charakterystyka wzrostu jest dość otwarta. Te rośliny są ładnie prześwietlone, słońce dobrze operuje w tym momencie, także ta plantacja wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ponadto ogólnie, jeżeli chodzi o uprawę pomidora w tym regionie, wiadomo, że w tym momencie największy temat wśród ogrodników to jest ceny opału, ceny kosztów produkcji. Niemniej, moim zdaniem, przede wszystkim należy skupić się na produkcji, a produkcje w tym roku wyglądają dość dobrze. Dość dobrze są powiązane pierwsze grona na większości upraw. W tym momencie zaczęły się zbiory nasadzeń z początku grudnia. Cena, jeżeli chodzi o produkty szklarniowe, jest dość wysoka. Znacznie w ostatnim czasie się podwyższyła, także dochodowość upraw powinna być niezła. Jeżeli chodzi o problemy w szklarniach, no to są jak zwykle o tej porze szkodniki, z którymi w tym momencie powinniśmy dość intensywnie walczyć, tak aby w pełni sezonu wejść z czystą kartą, z czystymi szklarniami, tak aby nie zrobić więcej błędów w przyszłości, w trakcie pełni sezonu.